Witam Was ponownie, drodzy uczniowie, mam na imię Adam i prowadzę dla Was krótki kurs chemii. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. W tym odcinku powiem o równowadze reakcji chemicznych. Reakcje chemiczne zachodzą tak naprawdę w sposób zrównoważony. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że na przykład w przypadku reakcji substratu A z BC, w której powstaje AB plus C, czyli reakcji wymiany, nie mamy takiej sytuacji, że całe substraty przechodzą w całe produkty. Czyli na przykład użyjemy kilogram substratu A i kilogram substratu B i na 100% wiemy, że uzyskamy same produkty, a tych substratów już w ogóle nie będzie. Z czego to wynika? Wynika to właśnie z tego, że reakcje przebiegają w tak zwanym stanie równowagi chemicznej. Strzałki skierowane w prawo i lewo oznaczają tyle, że mamy uzyskany stan równowagi chemicznej, czyli że jakby produkty powstają i równocześnie się rozpadają. I w zależności od tego, czy ten stan jest przesunięty w kierunku prawym, czyli czy ta górna strzałka jest uprzywilejowana, czyli czy byśmy mieli taką sytuację, że górna strzałka by była mniej uprzywilejowana, a dolna by była bardziej, to równowagę mamy przesuniętą. Czyli taki układ, gdzie mamy górną strzałkę jakby bardziej uprzywilejowaną, to wtedy oznacza, że reakcja jest przesunięta w kierunku produktów w dużym stopniu. Czyli że powstają produkty i one w niewielkim stopniu przechodzą znowu w substraty. Czyli następuje taka równowaga, że substraty przechodzą w produkty i produkty przechodzą w substraty. Ustala się pewien rodzaj równowagi i w zależności od tego, czy równowaga jest przesunięta w kierunku produktów czy substratu, to ta równowaga wtedy jest inna. I w zależności od tego tak naprawdę, jaką mamy reakcję i jakie warunki tej reakcji, to ta równowaga może być właśnie w różnych kierunkach przesunięta. Zatem zobaczmy teraz na tą reakcję, którą napisałem tutaj. Reakcja podwójnej wymiany, czyli związek AB reaguje z związkiem CD, dając związek AD plus BC. Tutaj mamy współczynniki stechiometryczne, czyli liczby moli poszczególnych składników po uzgodnieniu reakcji. I jak będzie wyglądała tak zwana stała równowaga reakcji chemicznej? Stała równowaga reakcji chemicznej jest to stosunek iloczynu stężeń podniesionych do potęgi zależnej od współczynnika stechiometrycznego produktów przez iloczyn stężeń substratów podniesiony do współczynników stechiometrycznych zrównania chemicznego. Czyli inaczej mówiąc, w takiej reakcji równowaga reakcji chemicznej, czyli którą oznaczamy literą dużą K, będzie równa stężenie molowe produktu AD podniesione do potęgi takiej, jaki mamy współczynnik stechiometryczny przy tym produkcie, razy stężenie molowe produktu BC podniesione do potęgi takiej, jaką mamy współczynnik stechiometryczny w równaniu chemicznym, podzielone przez iloczyn stężenia substratu AB podniesione do A i CD do małej litery B. Oczywiście stężenia molowe, bo stężenia określane nawiasem kwadratowym zawsze są to stężenia molowe. Czyli mówimy o stężeniach molowych w takim przypadku. Zatem równowaga reakcji chemicznej określana jest przez tak zwaną stałą równowagę reakcji chemicznej. Stała ta jest wartością określoną, czyli wartością stałą w stałych warunkach ciśnienia i temperatury. Czyli jeśli mamy stałe warunki ciśnienia i temperatury i chcemy tą stałą równowagę reakcji chemicznej wyznaczyć, to wtedy będzie miała ona pewną wartość stałą. Czyli w tablicach chemicznych będziemy mieli równowagę reakcji chemicznych dla danego ciśnienia i temperatury. I możemy sobie takie stałe znaleźć. Dla danej konkretnej reakcji chemicznej, czyli mamy konkretną reakcję otrzymywania czegoś i dla niej mamy konkretną stałą równowagę tej reakcji,
w konkretnych warunkach ciśnienia i temperatury, które są wartościami również stałymi. I zobaczmy. Gdybyśmy na przykład, gdybyśmy zwiększyli liczbę stężenia molowe tych produktów, czyli gdyby górna część ułamka miała powiedzmy dużą wartość, a dolna część małą wartość, czyli stężenia tych substratów byłyby niewielkie, to wtedy stała równowagi reakcji chemicznej by rosła. Czyli inaczej mówiąc, równowaga byłaby przesunięta w kierunku produktów. Czyli jeśli K rośnie, to równowaga jest przesunięta w kierunku produktów. Natomiast jeśli K jest małe, to wtedy równowaga jest przesunięta w kierunku substratów. Czyli reakcja generalnie bardzo ciężko zachodzi. Ten stan równowagi jest przekierowany w kierunku substratów. I teraz przedstawię krótki przykład obliczeń opartych właśnie na stałej równowagi reakcji chemicznej. Mamy przykład, w którym do zbiornika dodaliśmy azot i wodór. W wyniku tego powstał nam amoniak. Reakcja przebiega w stanie równowagi, czyli ustalił się pewien stan równowagi. Czyli w zbiorniku mamy azot, wodór i otrzymany amoniak. Skoro mamy stan równowagi, to tak jak mówiłem, nie oznacza to, że substraty całkowicie przereagowały w produkty, tylko że mamy i produkty, i część nieprzereagowanych substratów. I w wyniku analizy chemicznej stwierdzili panowie w laboratorium lub panie, że w tym zbiorniku są następujące stężenia molowe danych reagentów. Amoniaku jest 0,102 mola na decymetr sześcienny. Azotu jest 1,03 mola na decymetr sześcienny, natomiast stężenie molowe wodoru, jakie pozostało, to jest 1,62 mol na decymetr sześcienny. Czyli mamy stężenia molowe podane już po reakcji. Czyli jak widzimy, całe substraty wcale nie przereagowały w sam amoniak. Część substratów pozostała i to nawet bardzo duża. Zatem szukamy równowagi reakcji tej tutaj pokazanej. Należałoby tą reakcję zapisać w stosunku stechiometrycznym, czyli uwzględnić współczynniki stechiometryczne, czyli zbilansować tą reakcję. Zatem zbilansowana reakcja będzie taka, że przy wodorze będziemy mieli trójkę, a przy amoniaku dwójkę. Zatem stała równowaga reakcji chemicznej, którą mamy tu, czyli iloczyn produktów do potęg od stechiometrycznych współczynników przez substraty, będzie następująca. Stężenie molowe amoniaku, czyli tego, co jest z prawej strony, podniesione do potęgi drugiej, czyli do współczynnika przy amoniaku, podzielone przez stężenie molowe azotu, podniesione do potęgi pierwszej, czego nie piszemy, bo przy azocie nie ma żadnej cyfry tutaj, czyli znaczy, że jest 1K, i razy stężenie molowe wodoru, podniesione do potęgi trzeciej, bo tutaj mamy trójkę. Podstawiamy stężenia, które mamy podane w zadaniu, obliczamy i wychodzi nam, że równowaga reakcji chemicznej to jest 0,00238, czyli jest bardzo mała. Zatem widzimy, że w przypadku, a przepraszam, to jeszcze jest konkretna określona temperatura. I ta temperatura jest bardzo niska, tam około 298 kelwinów. Może troszkę większa. Zatem w pewnej konkretnej temperaturze ta stała równowaga reakcji chemicznej jest taka. No bo jak mówiłem, stała równowaga chemiczna jest stała tylko i wyłącznie w określonych warunkach ciśnienia temperatury, więc dlatego potrzebujemy mieć tu temperaturę. Zatem jest niska. A co gdybyśmy chcieli, żeby ta stała była wyższa, czyli żeby była bardziej przesunięta w kierunku amoniaku, czyli w kierunku produktów? Należałoby zmienić warunki reakcji. I tutaj trochę powiem o regule przekory. Reguła przekory polega na tym, że możemy zaburzyć ten stan równowagi, czyli możemy tą stałą równowagę podwyższyć w celu przesunięcia równowagi w kierunku produktu, natomiast reakcja będzie się broniła. Co to znaczy? To znaczy, że pewna równowaga chemiczna, która jest ustalona przez prawa przyrody, nie może jakby być zaburzona w sposób naturalny. Człowiek może ją przesunąć, natomiast musi zrobić to świadomie, czyli musi wiedzieć, jak zadziałać, żeby ta równowaga reakcji chemicznej wzrosła. Zatem, próbując przesunąć równowagę chemiczną tej reakcji,
będzie działało w odwrotnym kierunku, reakcja będzie się broniła, czyli będzie próbowała przesunąć tak warunki reakcji, żeby ta stała równowaga się nie przesunęła w tym kierunku, czy nie wzrosła. I na przykład w przypadku reakcji egzotermicznych, czyli takich, w których temperatura wydziela się w trakcie reakcji, podniesienie temperatury takiej reakcji przesuwa kierunek reakcji w kierunku substratu. Czyli inaczej mówiąc, jak reakcja się nagrzewa i my ją jeszcze dogrzejemy, to nie ma szans, żeby przeszła w kierunku produktów. Natomiast w odwrotnym przypadku, gdy reakcja jest endotermiczna, czyli pochłania ciepło, czyli żeby zaszła, musimy ją podgrzać, to wtedy podwyższenie temperatury kieruje reakcję w kierunku produktów. I to się wydaje logiczne. Skoro reakcja pochłania temperaturę, czyli potrzebuje temperatury do tego, żeby zajść, czyli żeby produkty, no to dogrzanie tej reakcji sprawia, że równowaga przesuwa się w kierunku produktów. Natomiast co by się działo, gdybyśmy operowali stężeniami? Czyli operowalibyśmy tymi wartościami, nie temperaturą, natomiast wartościami. Również reguła przekory będzie działała, że reakcja będzie się broniła, próbując ustalić ten stan równowagi, czyli tą stałą równowagi będzie chciała zatrzymać, my ją natomiast przesuniemy sobie. Będziemy próbowali ją przesunąć. I zobaczmy, gdy zmieniamy wartość jednego ze stężeń, to żeby stała równowaga została w pewien sposób zachowana, to drugie stężenie musi zmaleć. Czy inaczej, jak pomnożymy na przykład 2 razy 6 i chcemy obniżyć szósteczkę na przykład na 4, no to wiadomo, że tutaj ta część musi się zwiększyć, żebyśmy mieli również wynik 12, czyli będzie wtedy tutaj większa liczba. Czyli obniżając tą liczbę, ta musi się zwiększyć, żeby góra była stała. I manipulując właśnie stężeniami, możemy przesuwać kierunek reakcji chemicznej. Możemy przesuwać, czyli inaczej mówiąc, jak dodamy substratów, czyli zwiększymy dolną część mianownika, czyli dodajemy substratów, żeby ta reakcja szybciej zaszła i równowaga przesuwała się w prawym kierunku, to wtedy musi się zmienić również górna część ułamka. I też musi wzrosnąć. Skoro dół rośnie, to i góra musi rosnąć, żeby stała równowaga chciała dążyć właśnie do tej ustalonej wartości. Zatem dodawanie, zwiększanie stężenia molowego substratu powinno powodować wzrost, przesunięcie kierunku równowagi w kierunku produktów. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na